No i wracamy, kochani, do rozgrywki z The Cat Lady. Nie wiem, ile gry zostało. Naprawdę nie mam pojęcia. Teoretycznie pół godziny. No jak będzie około 20-25 minut, to zrobię to jako dwa odcinki. Zresztą dostaliście jeden dłuższy. Przedwczoraj bodajże. Nie przedwczoraj. 3 dni temu. Więc myślę, że to będzie jakaś taka rekompensata. Witaj w domu, moja droga. Czekałam na ciebie. Co się tak długo zatrzymywało? Mów, co masz do powiedzenia i kończymy z tym. Jestem tobą zmęczona. Jestem zmęczona całym tym szaleństwem. Muszę tylko wrócić. Doskonale. Nie planuję długo cię zatrzymywać. Wejdźmy do środka. Mam dla ciebie ostatnie zadanie. Wciąż pozostały dwie świece, Susan. Wiesz, jak to działa. Dusza za duszę. I to tyle? Zmuchnę świeczkę i już nigdy cię nie zobaczę? Tylko jeśli zdmuchniesz właściwą, już nigdy nie będę zawracała ci głowy. Czy nie tego chcesz? A jeśli wybierzesz złe, to twoje życie zgaśnie na zawsze. Po prostu weź głęboki oddech i zrób to. Ale skąd mam wiedzieć, która jest właściwa? O to chodzi, Susan. Nie możesz tego wiedzieć. W życiu nie możesz zawsze znać konsekwencji przed podjęciem decyzji. Jeszcze się tego nie nauczyłaś? To niesprawiedliwe. Nic nie jest sprawiedliwe. Otworzyłeś serce przed tym lekarzem, a on zarnął cię jak zwierzę. Później ci obrzydliwi kanibale posiekaliby cię i ugotowali na obiad, gdybyś im pozwoliła. A co z człowiekiem z kwiatami? Wszystko, czego chciał, to usłyszeć, jak grasz na pianinie, zanim rozłupałby twoją czaszkę. To, jak traktował cię twój mąż. To, jak twoi sąsiedzi śmiali się z ciebie przez lata, tylko dlatego, że jesteś inna. Nie zasłużyłaś na to wszystko, a jednak to się stało. Zapominam o czymś? A, tak. Oczywiście. Przede wszystkim, czy to uczciwe, że... Zamknij się. Po prostu się zamknij, szpetna suko. Już wiem, kim naprawdę jesteś. Wszystkie te uczucia, które towarzyszyły im przez lata. To gorzkie poczucie winy i użalanie się nad sobą. Ta nienawiść do siebie i wszystkich innych. Jesteś tą żałosną chorobą, która zżerała moje serce przez te wszystkie lata. Ty zawsze tam. Zawsze każdego dnia przeżywałem, patrzyłam na ciebie w lustrze, jak na ciemną chmurę. Pozwoliłam ci przejąć władzę nad swoim życiem. Wierzyłam, że powinnam się tak czuć. Ale już nie wierzę. To się tu kończy, więc zdmuchnij świeczkę. Odmawiamy. Kończymy z tobą grę. Nie, nie zrobię tego. Skończyłam z graniem w twoje głupie gierki. Już nie będziesz mi mówiła, co mam robić. Jestem od ciebie silniejsza. Mogę zamknąć oczy i znikniesz. Zdmuchnij świeczkę. Czas się pożegnać, siostro. Nie będę tęskniła. Nigdy nie opuścisz tego miejsca beze mnie. Potrzebujesz mnie. Jesteśmy jednym. Nie. Pomidor. Pomyślałaś o pomidorze, prawda? Pomidor to owoc, głuptasie. Kogo to obchodzi? Lubię pomidory. No ja też, ale przykro mi, że panią rozczaruję. Ale naprawdę pomyślałem o cebulach. Czemu cebulach?
Są najsmutniejszymi wyrzewami, oczywiście. Sprawiają, że ludzie płaczą. Ja... Co się stało, pani jej? Widziałam, jak pani umiera. Jednak... Jest tu pani. Żywa. Jakby nic się nie stało. No. No i miejmy to w ten sposób. Wszyscy wiedzą, że koty mają 9 żyć. Wygląda na to, że kociary też. Ale tym razem mam wrażenie, że nie będzie drugiej szansy. To moje ostatnie życie. Nie mogę sobie pozwolić na jego stratę. Jest pani totalną wariatką, pani jej. Jest pani całkowicie kurwa popieprzona. Ale tak bardzo się cieszę, że panią widzę. Nigdy przy nigdy więcej proszę mi tego nie robić, dobra? Mogę ci to z radością obiecać, Mitzi. To tutaj. Jego pokój jest za tymi drzwiami. Czas spotkać się z okiem Adama. Na co czekamy? Zróbmy to. Da się wyjść? Nie da się wyjść. Ty jesteś okiem Adama? Żałosny, przywiązany do wózka kaleka? To jakiś żart? Czy wiesz, kim jestem? Czy wiesz, co mi zrobiłeś? Ty pierdolony morderco. Tej nocy przyszła twoja kolej, by umrzeć. Wymaluję ten pokój twoim mózgiem. Będę patrzyła i się uśmiechała. Przysięgam na Boga, że to zrobię. No? Nie masz nic do powiedzenia? Zupełnie nic? Nie będziesz błagał swoje małe, nędzne życie? Powiedz coś. Cokolwiek. Mitzi, skąd masz ten pistolet? To bez znaczenia. Proszę, pani jej, to coś, co muszę zrobić. Może pani wyjść, jeśli chce. Nie musi pani brać w tym udziału. Proszę tylko spróbować zrozumieć. Błagaj o litość, śmieciu. Co do chuja jest z tobą nie tak? Nie wierzysz, że cię zastrzelę, prawda? Och, marzyłam o tej chwili od tak dawna. Spójrz na tego człowieka, Mitzi. Nie poruszył nawet jednym mięśniem, od kiedy weszliśmy do pokoju. Myślę, że jest sparaliżowany. To niemożliwe. On kłamie. Udaje. Zrób coś. Mów na miłość boską. Musisz mi odpowiedzieć. Ja muszę wiedzieć. Nie odpowie ci. Nie może mówić. Więc jak pisał to wszystko w sieci? Co do... Spotkaliśmy się już wcześniej. Jak on to zrobił? Chyba wiem jak. Widzisz to małe urządzenie na jego lewym oku? Słyszałam o czymś takim. To kontroler. Wygląda na to, że jedyna część ciała, jaką może ruszać, to gałka oczna. Kontroler połączony do komputera śledzi jego ruchy i pozwala mu. To niedorzeczne. Skąd pani w ogóle wie takie rzeczy? Jestem pielęgniarką. Widziałam już coś takiego. No, widziałam kontrolowane ruchem oka wózki inwalidzkie. Ale nie wiem, czemu nie miałoby to działać z komputerem. Jezu. To by wyjaśniło sprawę oko Adama. On naprawdę jest tylko okiem. Ale nie. To niczego nie zmienia. On musi umrzeć. Nie zasługuje na nic więcej.
Zrób to. Co? Ty aroganckie ścierwo. Zrobię to. Tylko powiedz mi jedną rzecz. Jedną rzecz. Dlaczego? Dlaczego namówiłeś Jacka, żeby się zabił? Tak w ogóle te zdjęcia na górze to są twórcy. Podobno. Ciśnij spust. Wtedy znajdziesz odpowiedź. Dobrze, z przyjemnością. Gotów na śmierć, gnoju? Spójrz na tę butlę z tlenem. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Ukłamałaś mnie, nigdy nie powiedziałeś, że chcesz go zabić. Spójrz na butlę z tlenem, czy to wybuchnie. Co? Czemu nie? To ja trzymam tu broń. I rozwalę temu drewnowi mózg po ścianie, kiedy tylko na mnie spojrzy. Słyszysz? Spójrz na mnie. Chcę, żebyś zobaczył, co zrobiłeś. Ból, który mi zadałeś. Mitzi, nie o to mi chodzi. Po prostu odłóż na chwilę broń. Nie. Nie, nie mogę tego zrobić, pani jej. Przykro mi. To jest coś, co muszę zrobić. Muszę. Nie słyszysz tego syczenia? Z tych butli na pewno wycieka gaz. Proszę, trzymaj się od tego z daleka. Wysadzisz w powietrze cały pokój. Nie obchodzi mnie to. Po prostu mnie zostaw. O, fuck. Nie zrobiłem save'a. Nie wiem, co wybrać. W porządku, zabij go. Nie rozumiem, co mam tu zrobić. Nie wiem. Nie wiem. Czy powinienem kazać jej go zabić? To w sumie to nie byłoby głupie. To nie byłoby głupie. Nie, okłamałaś mnie, nigdy nie powiedziałeś, że chcesz go zabić. Nie było to dość oczywiste. Myślałam o pani, że co chce zrobić? Wypić z nim kawę? Pogadać o pogodzie? O polityce? Na miłość boską, jestem tu, bo ten skurwysyn musi umrzeć. Jeśli teraz go nie zabiję, będzie kontynuował i więcej niewinnych osób straci życie. Naprawdę tego pani chce? Bo ja nie. To nie jest dobry sposób załatwienia tej sprawy. Po prostu wyłącz jego urządzenie? Pomyśl o tym przez chwilę. Czy Jack naprawdę chciałby tego? On... Ten drań namieszał Jackowi w głowie. Oszukał go. To właśnie robi. Oszukał go. Kurwa. Ale czy Jack naprawdę chciałby, żebyś została morderczynią? Nie. Nie chciałby. W ogóle nie był agresywny. Był najmilszym, najsłodszym gościem, jakiego znałam. Dokładnie. Teraz odłóż nareszcie broń. A co ze mną? Nie, zrobię to. Wiem, że Jack mi wybaczy. Bez ojca jest nieszkodliwy. To on dostarczył mu cały ten sprzęt, spełniał każde jego życzenie. Wiem, że ten facet jest całkowicie zły. Nie ma wytłumaczenia na to, co zrobił. Ale zostanie za to ukarany. Uwierz mi. Zamkną go w jakimś śmierdzącym ośrodku pomocy. Resztę życia przeżyje jako warzywo. Przykuty do łóżka będzie miał czas pomyśleć nad tym, co zrobił. I już nigdy nie zobaczy ekranu komputera. To nie wystarczy? Powiedział, zrób to. On chce umrzeć, a ja chcę go zabić. On chce, żebyśmy wszyscy zginęli, nie widzisz tego? Czy nie to właśnie głosił? Wspólne samobójstwo? Dlatego właśnie chcę, żebyś go zastrzeliła. Żeby rozsadziło nas na kawałki.
To jego ostatni akt, dzieło jego życia. Naprawdę chcesz mu dać tą satysfakcję? Pamiętasz, co mówił o karmieniu trolla? Mówiłaś? Właśnie to zrobisz, jeśli tego teraz zabijesz. Ja... Nie. Może ma pani rację. Powinna pani odejść, pani Ei. Nie chciałabym, żeby coś się pani stało. Ale ja nie odejdę, dopóki ten skurwiel nie zdechnie. Nawet jeśli to oznacza, że ja też zginę. Mitzi, zwariowałaś? Zamierzasz poświęcić swoje życie do tego ścierwa? To pasożyt. Bezwartościowa, zła, kupa gówna. Nie, żebym miała dla kogo żyć. Co z twoją matką? Twoja rodzina? Nie żyje. Tak, kłamałam. Zawsze kłamie. Dorastałam w sierocińcu. Moja rodzina nie chciała mnie znać. Jedną osobą, która na mnie zależała, był Jack. A on nie żyje. Tak. Szczęśliwa? Więc wypierdalaj stąd i pozwól mi zrobić, co muszę zrobić. Zależy mi na tobie. Zrób to dla mnie. Odblokowano osiągnięcia I care about you. No dalej, koleżanko. To był długi dzień. Chodźmy do domu. Wygrałyśmy. Naprawdę? Zaufaj mi. Wiem, że wygrałyśmy. Jak? Jestem kociarą. Od teraz wygrywam każdego dnia. To ja, znowu, mówiąc o swoim zwyczajnym życiu jak zwykle. Wciąż dziwi mnie, że ktokolwiek chce to wszystko czytać, wynurzenia kociary. Może już nie jestem kociarą, ale wiele się tu zmieniło od śmierci Mitzi. Nigdy nie zapomnę tych kilku ostatnich tygodni. To okropna śmierć, być przykutym do szpitalnego łóżka bez nadziei, kiedy ucieka ci całe życie. Pół roku temu straciłam najlepszą przyjaciółkę, jaką kiedykolwiek miałam. Ale przynajmniej wiedziałyśmy, że to się stanie. Miałam czas, żeby się z tym pogodzić, tak jak ona. I mogę tylko być szczęśliwa, że spędziłyśmy ten czas razem. Wciąż jednak za nią tęsknię. Każdego dnia. Czy kiedyś wspominałam, że wpakowałem się w to wszystko właśnie przez nią? Otworzyłam jej laptopa w noc po pogrzebie i było tam zaproszenie do grona przyjaciół, czekające od ponad pół roku. Od ponad roku, przepraszam. Podarunek z zagrobu. Poznałam pewnych ludzi. Razem wychodzimy, razem już nie jestem sama. Okazało się, że byli inni, którzy czuli się tak samo jak ja. Rozmawiałem z nimi, próbowałem pomóc. Mam nadzieję, że nigdy bym się nie narodziła i tak dalej. To nie jest twoja wina. To wszystko było w przeszłości. Nie mogę myśleć czysto. W sensie nie miałem czystych myśli. Wszystko było w przeszłości. Wow. Jesteśmy tutaj, żeby ci pomóc. Oj. A teraz piszę tego bloga. Muszę wyznać. Wczoraj było źle. Był jeden z tych dni, kiedy wydaje ci się, że z powrotem jesteś w przeszłości i wszystkie dobre rzeczy, jakie się zdarzyły, były tylko snem. Ale obudziłem się dzisiaj, czując się lepiej. Może nigdy się tego nie pozbędę, tej niewidzialnej choroby.
Może zawsze będzie żyła gdzieś we mnie, śpiąc, czekając. I kiedy mnie walnie, walnie mnie mocno. Ale jeśli Mitsui mnie czegoś nauczyła, to to, że musisz się pozbierać i żyć dalej. To nieważne, że życie nie jest fair. Nie ma znaczenia, że popełniasz błędy. Upadasz i znów się podnosisz. Świat jest pełen kłamców, zdrajców, tchórzów. Ale co jakiś czas spotyka się u kogoś takiego jak Mitsui, kto po prostu zaśmieje się z tego wszystkiego. Ja też wybaczyłam sobie i światu. Uczę się znów uśmiechać. Pewnego dnia mi się uda. Wiem, że tak. Nawet jeśli zajmie mi to nie 9, a 900 żyć. Scenariusz, reżyseria R. Michalski. Interface James Spanos. Ścieżka dźwiękowa Mikamik. Piosenki Warmer, dodatkowa muzyka Richard Hentley i Paul Hojnerwik. Susan Lines at Frost. Ojej, dobra, to już za szybko leci. Dobra, kochani. To w akompaniamencie tej pięknej muzyki, oczywiście Warmera, standardowo, oglądając te arty, które tutaj mamy. Co ja mogę powiedzieć o Cat Lady? Ja w Cat Lady, już jak wspominałem, w pierwszym odcinku grałem. Na poprzednim kanale robiłem z tego streamy, z tego co pamiętam, i również czytałem to na bieżąco, więc ja nie wiem, jak ja to wtedy robiłem, ale wiadomo, no to było z 8 lat temu. Nie pamiętałem tej gry dokładnie, czy się w ogóle z tej gry nic nie pamiętałem. No to wiadomo, jak się zaciąłem i tak dalej, to musiałem sobie jakoś radzić. Ale co ogólnie myślę na temat Cat Lady, ogólnie temat twórców Cat Lady. Robił świetną robotę. Naprawdę gra jest warta ogrania, bo historia, która jest tu przedstawiona, jest po prostu czymś większym. To nie jest tylko głupia historyjka dla dzieci. Mamy tu naprawdę dobrze przedstawioną historię, która pokazuje chorobę, z którą zmaga się naprawdę duża część ludzi. I ogólnie radzenie sobie z tym wszystkim. Ciśnij dowolny przycisk, by żyć. I to jest najlepsze. Gra się wyłączyła od razu po wciśnięciu Enter. Czyli kochani, tak naprawdę wciśnij, by żyć jest po to, żebyśmy doświadczyli tego wszystkiego w realnym życiu, a nie w komputerze. No właśnie. Harvest Games. Kochani, na pewno to nie jest jedyna gra, którą przejdziemy, bo ja tylko Cat Lady przechodziłem. I to naprawdę kiedyś. I na pewno nie z tym endingiem. Bodajże z bad endingiem wtedy jakoś sobie poradziłem. Czyli że Mitsui wysadziła jednak nas wszystkich. Ten ending, z tego co widzę, to jest chyba albo Golden, albo... Nie wiem, czekajcie. I care about you. To jest po prostu dobry ending. Ja wam jeszcze spróbuję wrzucić za chwilę ending Golden, bo jest taki ending jak Golden.
Jest jeszcze ending o nazwie Zemsta i ending o nazwie Ruthless Killer. I to jest zły ending i Revenge jest również najgorszym endingiem. I ja chyba miałem ten najgorszy ending, z tego co pamiętam. Więc kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. To będzie jako drugi odcinek i w bonusie wam postaram się jeszcze wrzucić, tylko już niestety bez lektora, golden ending. Trzymajcie się. Hej, hej. It's me, again, talking about my ordinary little life, as usual. I'm still surprised anyone would want to read this at all. The ramblings of a cat lady. I met some people. We go out sometimes, and I'm not alone anymore. It turned out there were others who felt like I did. I talked to them, tried to help. And now, I'm writing this blog. I must confess, yesterday was bad. It was one of those days when you feel like you're back in the past, and all the good stuff that happened was just a dream. But I woke up today, feeling better. Maybe I can never get rid of it. This invisible illness. Maybe it will always be living somewhere deep inside me, asleep, waiting. And when it'll hit me, it'll hit me hard. But if there's one thing Mitzi taught me, it's that you have to pick yourself up and carry on. It doesn't matter that life isn't fair. It doesn't matter that you make mistakes. You fall and rise again. And speaking of Mitzi, well, I don't know what happened. I guess I never will. But against all odds, she just got better. Maybe it's because of that last candle, or some other things I did that year. I don't really care. She's still here. That's all that matters to me. Every time I visit my daughter's grave, she comes too. We don't have to talk. It's just nice to have somebody there with me. World's full of liars, traitors, cowards. But every now and then, you meet someone like Mitzi, who will just smile at it all. Now, I've forgiven the world and myself too. I teach myself to smile again. One day I'll get there. I know I will. Even if it takes me not 9, but 900 lives.